Good evening. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dobry wieczór. Very good, thank you. Polish is a part of it. Polska mowa, więc coś nie mówi do tego. Shall we read 2 Corinthians chapter 5? Otwórzmy drugi list do Koryntian, 5 rozdział. Przeczytamy na razie 5 rozdział 2 do Koryntian od 1 do 10 wiersza. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy, będziemy znalezieni. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie chcemy być zawleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A ten, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię ducha. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu, pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. This is an important passage of scripture from the Apostle Paul, which shows us the future state of a Christian. Jest to bardzo ważny fragment z wszystkich listów Pawłowych, który właśnie pisze o tym przyszłym stanie chrześcijanina, jaki będziemy w przyszłości. You know, when I think of this passage, I think of the story by the English author Dickens, Charles Dickens. Maybe they know him or not. Kiedy czytam tę historię, zawsze przypomina mi się pewna historia napisana przez Karola Dickensa, przez autora angielskiego. Yeah, the story is called Great Expectations. Ta historia nazywa się Wielkie Oczekiwanie. Wielkie Nadzieje. Czy Wielkie Nadzieje, dziękuję. And in that story, it's about a boy who is an orphan. Czytamy tam o chłopcu, o sierocie. His name is Pip. Nazywa się Pip. And he's an orphan, he's poor, and there's another orphan, a girl named Estella. Także ten chłopczyk jest sierotą, jest bardzo biedny, i jest jeszcze dziewczynka, też sierotka, obok niego. And he loves, Pip loves Estella, but she's adopted by a rich lady. I Pip bardzo kocha tę Stellę, tak się ta dziewczynka nazywa, ale Stella została zaadoptowana przez pewną bogatą panią. So he has devoted his life to educate himself and make himself rich, so someday he can win Estella's heart. Był tak zakochany w Stelli, że chciał uczyć się i wzbogacić, żeby go było stać na to, żeby poprosił ją o rękę. But Estella looks down on him because he's just an orphan, even though she's just an orphan. Ale ona i tak patrzyła na niego, chciała z nim być, bo on był takim samym sierotą jak ona. But eventually he works himself up, he gets educated, he gets money, he's an important person. I rzeczywiście Pip uczył się, potem wzbogacił i został bardzo ważną osobą. And he gets kind of arrogant. I przy tym wszystkim stał się arogancki, po prostu uważał się za lepszego. And so he goes now finally to Estella to see if, because he's an important person, that she will come with him and be his wife. Także postanowił poprosić ją o rękę, ponieważ czuł się bogaty, ponieważ czuł się godny wtedy. She still doesn't like him. She walks away, goes off with someone else. Ale okazało się, że takiego to ona go nie lubiła i poszła z kimś innym po prostu. But anyway, this story appeared in a serial magazine that came out each month in England. Each chapter came out each month.
Ta historia była opisana w pewnym magazynie, takim tygodniku, czy jakimś takim może miesięczniku w Anglii. And people were just following it, you know, they were so excited how it's going to end. W każdym jakby wydaniu była jakby część tej opowieści, więc wszyscy co kolejne wydanie z wypiekami na twarzy czytali, jak to się skończy. But when the last one came up, when Estella didn't like him, people were upset. They were really mad. They thought it should have ended happy. Kiedy przeczytali ostatni odcinek, w którym właśnie Estella zostawiła go, odeszła z kimś innym, to ludzie byli bardzo zawiedzeni. Uważali, że to się powinno skończyć inaczej. So then Charles Dickens wrote an alternative ending. Także jednak Karol Dickens napisał alternatywne zakończenie, drugie. Where Estella likes Pip and they get married and live happily ever after. W której po prostu Estella pokochała go i już wtedy żyli długo i szczęśliwie. So you have the choice of which ending you like. Tak więc wybierz zakończenie, które chciałbyś, czy które lubisz. And you know, scholars, they debate which one is the better. Oczywiście ci, którzy literaturoznawcy, oczywiście debatują, które zakończenie jest lepsze. Well, you know, the Christian has great expectation. My również jako chrześcijanie mamy wielkie nadzieje, oczekujemy czegoś wielkiego. And there's only one ending. Ale jest tylko jedno zakończenie. And so we want to look at this tonight. This what happens to the Christian when he dies, the state after death, and also our hope connected with the resurrection of the body. I teraz przeczytamy o tym, co się dzieje z chrześcijaninem po śmierci, w jakim wtedy będzie stanie i co się wiąże ze zmartwychwstaniem ciała. So if you mark your Bible, you can write over the chapter great expectations. Że jeśli piszecie po swojej Biblii jakieś komentarze, to możecie przed tym fragmentem napisać nagłówek wielkie nadzieje. And so I've sort of divided this section of scripture into four parts according to the word we. I'm not sure if it works in the Polish Bible, but it helps us understand, okay? Podzieliłem ten fragment na cztery części, ponieważ w angielskim jest kilka razy napisane ponieważ my, albo dlatego, że my. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie. So the first one is we know. That's in verse one. Także w pierwszym wierszu to jest my wiemy. Verse four. For we are in this tent, we groan. W czwartym wierszu my wzdychamy. Verse 6, we are confident. W wierszu szóstym my jesteśmy pełni ufności. And verse 10, we must all appear before the judgment seat of Christ. I w tym dziesiątym my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. So Paul says in verse 1, for we know that if our earthly house, this tent, is destroyed, we have a building from God. W pierwszym wierszu właśnie mówi Paweł, że wiemy, że jeśli ten namiot, to ziemskie mieszkanie się rozpadnie, mamy budowlę od Boga. Now, he's speaking here of death, the dissolution or the destruction of our body in death. I to rozpadnięcie się naszego mieszkania to oznacza śmierć naszego ciała, rozpad naszego ciała. By the way, this expression, we know, that's a Christian expression. Because we know. It has been revealed to us. To jest typowo chrześcijańskie powiedzenie. My wiemy. Dlaczego wiemy? Bo to zostało nam objawione przez Pana. I my po prostu mówimy. My wiemy. Actually, you see it many times, even in the Apostle John's writings. We know. Wielokrotnie czytamy o tym w różnych miejscach, nawet w listach apostoła Jana. My wiemy. And he says, notice this. He says that if our earthly tent is destroyed, not when our earthly tent is destroyed. Zwróćcie uwagę na to, że on mówi, jeśli nasze ziemskie mieszkanie się rozpadnie. Nie, że kiedy, tylko jeśli. Because the Spirit of God here is pointing out the fact the Christian actually may not die. Possibly the rapture will happen first. Tu Duch Święty zwraca naszą uwagę, że niekoniecznie umrzemy, że wcześniej może być pochwycenie. So, if our earthly house, this earthly house, Paul calls it a tent. Także jeśli. I ten namiot, jeśli się rozpadnie. Apostoł Paweł nazywa to nasze ciało namiotem. And the Apostle Paul is not the only one that calls our body a tent. Nie tylko Apostoł Paweł nazywa nasze ciało namiotem. Peter calls it a tent too in 2 Peter, if you want to look at it. 2 Peter chapter 1. W
W drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale Piotr również nazywa to ciało namiotem. 2 Peter chapter 1 verse 13. W 13 wierszu pierwszego rozdziału. 13 and 14. As long as I'm in this tent. Oh, we have body. No? Yeah, because the word is tent, but they're just... Co, wiersz 13 and 14. Przeczytamy wiersz 13 i 14, bo tam jest w ciele, ale to jest dokładnie to samo słowo oznaczające namiot, więc w angielskim jest namiot. Uważam zaś za rzecz słuszną, bo jestem w tym ciele, w namiocie, pobudzać was przez przypominanie, wiedząc o tym, iż rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił. Yeah. So, specifically, in verse 14, Peter calls it a tent. Some translations in verse 13 have body, because that is the idea. The body here is the tent. To właśnie to słowo ciało po grecku jest to namiot, ale właśnie to jest właśnie całe to porównanie naszego ciała do namiotu. It's the dwelling place of the soul and the spirit. To jest po prostu takie tymczasowe miejsce, w którym mieszka nasza dusza. But the word tent is important here because the idea is that it's not a permanent structure, it's just a temporary dwelling place. I to słowo namiot jest właśnie bardzo dobrym tutaj słowem, bo pokazuje, że namiot jest takim mieszkaniem bardzo tymczasowym. To nie jest nic trwałego i stałego. I mean, temporary in its permanent in its present condition as an earthly tent, earthly house. To ciało po prostu jest tymczasowe jako to mieszkanie ziemskie, czyli dopóki jest na ziemi, to ciało to jest po prostu tymczasowe. Job calls it a clay house. Job nazwał to ciało ciałem z gliny. Isaiah calls it a shepherd's tent. Izajasz to nazwał takim namiotem, szałasem pasterza. So, you know, when you buy a tent, if you go to a sporting store, camping store, you buy a tent maybe for your family vacation. Także możesz iść do sklepu sportowego i na przykład kupić sobie namiot czy namiot dla całej rodziny. And it may be all right for a year or two, but if you use it every year, it'll start to wear out and start to leak and so on. Także ten namiot może przez jakieś lata być bardzo dobrym mieszkaniem, ale potem się zacznie rozchodzić i przeciekać po prostu, więc... It's not like your permanent house. To nie jest takie mieszkanie jak dom, który zbudowałeś czy zbudowałeś. Before I was saved, my friend and I, when we were hippies, we used to travel around, we used to just have this piece of plastic and we tie a rope between two trees and then just put rocks. That was our tent. That's what we lived in. W młodości przed nawróceniem byłem hippisem i po prostu mieliśmy taką płachtę plastikową i myśmy rozwieszali sznurek między jednym drzewem a drugim, zawieszali tam po prostu tę plastikową płachtę, przykładali kamienie, żeby nam nie odleciała i to był nasz namiot. And pretty soon it was pretty bad, you know, with moss growing on it and it got holes and it was not in good shape. Bardzo szybko ta płachta się zepsuła po prostu, była w coraz gorszym stanie, miała coraz więcej dziur i coraz gorzej służyła ochronie. That's how the Lord is describing this present dwelling place that we're in. I tak właśnie Pan opisuje to nasze tymczasowe, właśnie aktualne mieszkanie, w którym mieszkamy na tej ziemi. The longer we're in it, the more it begins to wear out. Czym dłużej przebywamy w tym ciele, tym to ciało coraz bardziej się zużywa. And the older we get, the more we realize that. A czym starsi jesteśmy, tym lepiej to sobie potrafimy zrozumieć. Now just go over to Psalm 90, we'll see the same. Otwórzmy Psalm 90. Psalm 90 and verse 3 and 4. Przeczytamy trzeci i czwarty wiersz Psalmu 90. Ty znowu człowieka w proch obracasz i mówisz: wracajcie, synowie ludzcy, albowiem 1000 lat w oczach twoich jest jak dzień wczorajszy, który przeminął, i jak straż nocna. You see, in verse 3 it says, you return man to, literally, you return mankind to the dust. That's what it says there. Tak to właśnie tu jest napisane, dosłownie, że sprawia, że ludzkość wraca do prochu. Last night in Katowice. Katowice.
Last night, I can't remember all the places that the tent is wearing out. Także ten mój namiot nie pozwala mi zapamiętać wszystkich polskich nazw miejscowości, wybaczcie. Anyway, we spoke on this, Romans 8 and 1 Corinthians 15, about the resurrection of the body, and the fact that we are now, as sons of Adam, we turn to dust. Mówiliśmy właśnie o liście do Rzymian, o 8 rozdziale i o 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, właśnie o tym, że ten stary Adam zmieni się w proch, wróci do prochu. As we have borne the image of the earthly man, of the dusty man, we will bear the image of the heavenly man, the second man. Także tak jak nosimy obraz pierwszego człowieka, tego człowieka z prochu, tak będziemy też nosić obraz człowieka z nieba. So this is what Paul's talking about here in chapter 5, about this tent, that if it's dissolved or destroyed, and I'm not going to go into all the details of what I spoke on last night. Także tu właśnie ten temat jest powtórzony, tak wczoraj w Katowicach, że właśnie ten namiot po prostu się rozpada. I nie mogę oczywiście tutaj mówić o wszystkim tym, co mówiłem wczoraj, więc przejdziemy tutaj do tego rozdziału. But you might want to read 1 Corinthians 15, perhaps after, but the part where Paul speaks of us as being dust. Także możecie po dzisiejszym spotkaniu przeczytać pierwszy list do Koryntian 15, ale właśnie Paweł odnosi się do nas jako do prochu. He speaks of a natural body and what's coming is a spiritual body. Mówi o tym, że jest ciało ziemskie, ale też będzie ciało duchowe. He speaks of a body of dust or earth and a body of glory. Mówi o ciele ziemskim, czyli takim z prochu, ale mówi też o ciele chwały. I used the illustration last night with dust that 70% of the dust in your house is you. Takie, żeby wam uświadomić, to 70% kurzu, brudu w domu, to tak naprawdę to jesteście wy. Yeah. Czy to my, tak? Yeah, because the body is always shedding cells and hair and... Bo ciało cały czas coś z siebie opuszcza, czy włosy, czy właśnie komórki cały czas się wykruszają i... So ladies, remember when you sweep up the dust, when you're wiping up your family, you're sweeping up. Some people know English. Kochane siostry, po prostu kiedy zamiatacie kurz, to pamiętajcie, że zamiatacie swoją własną rodzinę. I mean, it's very humbling, but that's what we are. You know? Ale to nas mocno upokarza, ale my tak naprawdę jesteśmy prochem. I mentioned last night that I have to get my knees replaced because the cartilage has turned to dust. Także moje kolana też już muszą być wymienione, ponieważ już tam nie ma smarowania, wszystko się kruszy, robi się ten proch. And I went to the doctor and the lady, the nurse measured my height, the knee surgeon lady measured my height. Także poszedłem do lekarza, pielęgniarka zmierzyła mój wzrost. And she gave me a height. I said, no, that's incorrect. I've been actually this much taller than the amount that you're saying since I was 17. Także pani mi zmierzyła, powiedziała mi, jaki mam wzrost. Ja mówię, pani się chyba pomyliła, od 17 roku życia jestem wyższy. And she said, no, that's correct. You're actually quite a bit less than that. A pani powiedziała, nie, tyle pan ma wzrostu, po prostu trochę pan zmalał przez te lata. And I said, do you mean I'm shrinking? Czy pani mówi, że ja się kurczę? And she said, yes. Tak. Okay. So that describes what we have here. We're in this earthly tent, this non-permanent dwelling. To właśnie pokazuje nam wszystkim jasno, że właśnie mieszkamy w tym tymczasowym mieszkaniu, nie tym stałym, nie tym trwałym. But then Paul says, we have a building from God, a house not made with hands. Ale Paweł mówi, mamy jednak budowlę od Boga, dom w niebie niezbudowany rękami ludzkimi. And that's a different word in the original language of the New Testament than tent. It's a totally different word. Ta budowla to jest rzeczywiście w greckim zupełnie inne słowo niż namiot. Tego nie da się pomylić. It means a solid, organized structure, you know, just like a building like we are in now. Ta budowla właśnie z greckiego to oznacza
trwałą, solidną strukturę, tak jak ta ściana. It's meant as a permanent dwelling place. Jest to, tu chodzi o takie stałe miejsce zamieszkania, takie, które trwa. I like when I'm in Europe, Eastern Europe, because the houses are nice, solid looking, you know, they're made of stone. Bardzo lubię wschodnią Europę, bo domy tutaj są budowane solidnie, czy to z kamieni, czy właśnie z cegieł. In Canada they're made of wood because we have a lot of trees. W Kanadzie raczej buduje się z drzewa, z drewna, bo mamy bardzo dużo lasów. But the idea here is the solid building, and this is he's speaking here of our resurrection body. I tutaj właśnie chodzi o taką trwałą budowlę i mowa tu jest o naszym ciele po zmartwychwstaniu. When he says that it's eternal in the heavens, he means there that it's the character of this body that we're going to receive. He's not speaking of heaven as being this building. Ta budowla to mówi o naszym charakterze, jakie będzie miało to ciało w niebie, ciało wieczne. To nie chodzi o to, że samo niebo jest budowlą, tylko to ciało, wieczne ciało już wtedy będzie tak tą budowlą trwało. We have a non-permanent structure now, a tent, but we'll have a permanent, eternal structure, a dwelling place in the resurrection. Także teraz mamy namiot, bardzo nietrwały, tymczasowy, a potem po zmartwychwstaniu będziemy mieć budowlę solidną, wieczną. And then we come next to verse 2. Paul says, for in this we groan, earnestly desiring to be clothed with our habitation, which is from heaven. I ten drugi wiersz właśnie, dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Our dwelling place from heaven. This is the desire and the hope of the Christian, this resurrection body. To ciało zmartwychwstałe to jest taka typowo chrześcijańska nadzieja, w której żyjemy. You know, hope. Our hope is this, but death is not our hope. Dla nas śmierć nie jest żadną nadzieją. Po prostu nie o to chodzi. Paul says in Philippians to die, which is far better. So, if we die before we get our resurrection body, it's a better condition, but it's not our hope. Chociaż Paweł w liście do Filipian pisze, że umrzeć. To znaczy, że być z Chrystusem jest to daleko lepiej. Ale nie o to chodzi, że my teraz mamy nadzieję w tej śmierci. Tylko właśnie nadzieję w tym, że będziemy mieć, że zmartwychwstaniemy w nowych ciałach. So he says in verse 3, if indeed, having been clothed, we shall not be found naked. I w trzecim czytamy, jeśli tylko przyobleczeni, czyli ubrani, a nie nadzy, będziemy znalezieni. And this sort of brings us to the second point. For we who are in this tent, grown, being burdened, not because we want to be unclothed, but further clothed. Czyli teraz będąc w tym namiocie wzdychamy obciążeni, ponieważ nie chcemy być jakby rozebrani, zewleczeni, lecz ubrani w to, co nieśmiertelne. Now, we have to think a little bit with this verse, these verses. Pomyślmy teraz chwilę nad tymi wierszami. He speaks of being clothed. He speaks of being unclothed. He speaks of being naked. I on tu mówi o byciu w takich trzech stanach. Być ubranym, być rozebranym i być nagim. These are all different words. To są różne trzy stany czy słowa. When he says we shall not be found naked, the word naked there is referring to the unbeliever. Że słowo nagi, nadzy, to odnosi się do ludzi niewierzących. The unbeliever, the one who is not in Christ will be found to be naked before God. Czy osoba niewierząca, kiedy stanie przed Bogiem, będzie znaleziona jak naga po prostu. But when we die, a believer dies, he's not naked, but he is unclothed. There's a difference. Także różnica tu jest taka, że kiedy chrześcijanin umiera, czy pozbywa się tego ciała, to jest tak, jakby rozebrał się z ubrań, ale nie jest nagi. The present body has been set aside. Także to nasze ciało ziemskie już zostało odstawione na bok. So it's striking that the Holy Spirit uses these two terms, which are actually different terms, to describe the state of the unbeliever and the state of the believer at death. Także Duch Święty używa tutaj tych słów, dwóch różnych słów dotyczących śmierci człowieka, niewierzącego czy wierzącego. And when he speaks of being clothed,
He's speaking here about what he was talking about in the first verse. This new building that we're going to receive in the resurrection. Kiedy Paweł mówi o tym, że będziemy ubrani, to już właśnie chodzi o ten nowy budynek, o nowe ciało, które otrzymamy w momencie zmartwychwstania. So he uses this word groaning. We looked at that last night in Romans chapter 8, but maybe we could just quickly look at it. Przyjrzyjmy się słowu wzdychamy. Wczoraj w liście do Rzymian 8 rozdział też to rozważaliśmy. Szybciutko otwórzmy ten rozdział, coś przeczytamy. We can read verse 22 and 23. Przeczytamy Rzymian 8, 22 i 23. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd, a nie tylko ono, lecz my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. All of creation is groaning, and the believer is groaning, because we are not exempt from all the trials, all the sufferings that everyone in the world also experiences. Czy całe stworzenie wzdycha, ale również my wierzący wzdychamy, bo nie jesteśmy oddzieleni czy uratowani od wszystkich trudności, kłopotów, problemów, które przeżywamy tak jak wszyscy. But we have the Holy Spirit dwelling within, who shows us and tells us and points to us the redemption of our body. The Holy Spirit will bring this about in the resurrection. Ale właśnie w tych wszystkich trudnościach Duch Święty nam cały czas pokazuje, przypomina, każe patrzeć na to, że już wkrótce w zmartwychwstaniu utrzymamy zupełnie nowe ciało. So we see this in verse 11 of chapter 8. I w 8:11 to widzimy. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Okay. Notice Paul says in verse 11 that he raised Christ from the dead, that Holy Spirit will also give life to your mortal bodies. Także tak jak Pan Jezus został wzbudzony z martwych, tak Duch Święty również ożywi nasze śmiertelne ciała. And I want to stress this, is that it's the body that's mortal, not the spirit and not the soul. Także chodzi o to ciało, które jest śmiertelne, które może umrzeć. Nie chodzi o duszę. Ani ducha. Yeah, because there is false teaching that says that the spirit and the soul are not immortal, but they're mortal. In other words, that when you die, you just sort of, you know, cease to exist. Także jest taka nauka, która mówi, że nie tylko ciało umrze, ale również i dusza i duch zniknie, po prostu przestanie istnieć. Like the Jehovah's Witnesses teach that, the Seventh-day Adventists teach that, different groups teach that. Różne grupy Świadkowie Jehowy, nawet Adwentyści Dnia Siódmego, też są takie grupy, które tak uczą. They call it soul sleep. Nazywają to snem duszy. But the Bible never says that the soul sleeps. A Biblia nigdzie nie mówi, że dusza zaśnie. It says that the body sleeps. When a Christian dies, like the Lord said, Jesus said to the young girl, she sleeps. She's not dead. Także to nie dusza, ale ciało zaśnie, tak jak Pan Jezus mówił do tej dziewczynki, czy o tej dziewczynce, która umarła, mówi, ona zasnęła, ona śpi. That has reference to the body. To było odnośnie do jej ciała. So let's go back to 2 Corinthians chapter 5. Do drugiego listu do Koryntian, 5 rozdział. So now Paul begins to speak about the state of the Christian after death, but before the resurrection of the body. Także Paweł mówi o stanie, w którym będzie chrześcijanin po śmierci, ale przed zmartwychwstaniem. He says, first of all, he says at the end of verse 4, that mortality may be swallowed up by life. That's a reference to the resurrection of the body there. Pod koniec czwartego wiersza mamy odnośnik do zmartwychwstania, czyli aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. That the very principle of death itself will be defeated. He speaks about that in 1 Corinthians 15 as well. Death will be swallowed up by victory. But here he says death will be swallowed up by life. Tak samo w pierwszym liście do Koryntian 15, tak jak tu mówi właśnie Paweł, że śmierć zostanie wchłonięta tam przez zwycięstwo, a tu przez życie. Isn't that amazing, brothers and sisters, that this life in Christ, this life by the power of the Spirit, will not, cannot die. And this life now is actually presently in our bodies.
Przecież to nie jest cudowne, drodzy bracia i siostry, że to życie, które mamy w Chrystusie, ono nigdy nie zatrzyma się, ono zawsze będzie żyło, nigdy nie umrze. I właśnie to nowe życie w Chrystusie już mieszka teraz w tych śmiertelnych ciałach. I to życie właśnie, to pochłonie śmierć po prostu. So much so that if the Lord comes before we die, the dead will be raised up, but we who are still alive actually will be transformed without experiencing death. Także nawet jeszcze coś wspanialszego. Wiemy, że kiedy Pan Jezus przyjdzie przed naszą śmiercią, to ci, którzy umarli, powstaną z martwych, ale my już nie umrzemy, tylko zostaniemy przemienieni. Paul says that in both 1 Thessalonians chapter 4 and 1 Corinthians chapter 15. Także on, Paweł, to mówi o tym w pierwszym liście do Tesaloniczan 4 i w pierwszym liście do Koryntian 15. Because that principle of life is already in us. Ponieważ ta zasada, czy podstawa życia już jest w nas. That's why the Lord Jesus said, he who believes in me shall never die. Tego Pan Jezus mówi, kto wierzy we mnie, nie umrze nigdy. We may experience physical death, but we never die. Możemy doświadczyć fizycznej śmierci, ale tak naprawdę nigdy nie umrzemy. So then he goes on in verse 5, he says that we have this, God has given us this Holy Spirit as a guarantee. Także w 5 wierszu Paweł mówi, że Bóg dał nam Ducha Świętego jako rękojmie, jako pewnego rodzaju gwarancję. But then he says in verse 6, and then we come now to the third point. So we are always confident. Także w 6 wierszu jest jakby ta trzecia zasada, trzeci punkt. My jesteśmy pełni ufności, zawsze. Because we have the Holy Spirit as a guarantee, we should always be confident that whatever state we are with the Lord. Ponieważ mamy Ducha Świętego, możemy być w jakimkolwiek stanie, w jakim będziemy, zawsze w pełni ufać. He says, while we are at home in the body, we are absent from the Lord. Mówi, że gdy jesteśmy w tym jakby domostwie teraz w ciele, to wtedy jakby nie jesteśmy w tym czasie z Panem. He doesn't mean there that the Lord is not with us or that we are not with the Lord, but what he means is verse 7, for we walk by faith and not by sight. To nie oznacza, że tak naprawdę jesteśmy oddzieleni od Pana. Nie, po prostu Pan jest z nami cały czas, ale chodzi o to, jest to wytłumaczone w 7 wierszu, że w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. We know it as a promise because we believe God's word. Wiemy, że jest taka obietnica, bo wierzymy Słowu Bożemu. And the Holy Spirit has been given to us as a guarantee. He witnesses to our heart that these things are true. I Duch Święty nam jest dany jako rękojmia i On świadczy w naszym sercu, że to wszystko jest prawdą. And then he continues in verse 8. He says, we are confident. He uses that word again. Like, it's a word of like, strong, like, encouragement. W 8 wierszu znowu Paweł powtarza, jesteśmy pełni ufności. To słowo ufność też oznacza pełni zachęcenia, pełni zachęty. He says, we're confident and even well pleased rather to be absent from the body and to be present or at home with the Lord. Także on teraz mówi, że jesteśmy tak pełni ufności, że wolelibyśmy już nie mieć ciała, ale być w domu u Pana. Yeah, literally it means if we're not in the body, we are at home with the Lord. Czyli jeśli nie będziemy już w naszym ciele, to będziemy w domu u Pana. That's why sometimes we say, when a Christian dies, he went home to be with the Lord. Czasami tak się mówi, jak ktoś umrze, to się mówimy, poszedł czy poszła do domu ta osoba. So this is so lovely, brothers and sisters. We get this revelation from the Apostle Paul about our state before resurrection, that we die, we are at home with the Lord. To jest takie bardzo piękne i zachęcające nas, że nawet jeśli umrzemy przed zmartwychwstaniem, to będziemy w domu z Panem. But this is not the only place where we get that truth. So let's just look at a couple of verses. I'll go through a couple of verses. To nie jest tylko w tym miejscu napisane. Teraz przejrzymy sobie inne wiersze, które o tym mówią. Let's look at Luke's Gospel chapter 16. Łukasza 16 otwórzmy. The story of rich man and Lazarus. Historia o bogaczu i Łazarzu. And we can read, Tom, we can read verse. So I'm not going to look at the whole paragraph, the whole story.
But verse 22. Także przeczytamy teraz wiersz 22. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe. Umarł też bogacz i został pochowany. And then in verse 23 we see that the rich man, he being in torments, he lifted up his eyes in Hades. W 23 wierszu czytamy, że ten bogacz w krainie umarłych cierpiał męki, podniósł oczy swoje i się zadziwił. Mm-hmm. Yeah. So the point here is that when the beggar died, that the angels came and carried him into Abraham's bosom, which is Jewish terminology to describe paradise. Że wiemy, że tego biedaka, to aniołowie zanieśli na łono Abrahama, to jest taka żydowska nazwa raju po prostu. And thus we see that the Lord Jesus is confirming what, you know, the Jewish people believe, that when you die, you are in with God. I Pan Jezus tu potwierdza to, co też wtedy Żydzi wierzyli, że jeśli umrzesz, to możesz iść do Boga. But the problem for their theology, though, the Lord is correcting. They just assumed that all rich people went to be with God in heaven, and all poor people ended up in Hades. Tu Pan Jezus jedną korektę daje do tego, co oni wierzyli, bo oni raczej wierzyli w to, że to bogacze pójdą do nieba jako błogosławieni, a biedacy to pójdą do piekła, do kraju umarłych. Which is a bad theology. A to była bardzo zła teologia, zła nauka. So the Lord is correcting that part, but not the part about the fact that the angels come and carry us into Abraham's bosom. He's confirming that. Czyli Pan Jezus w tej historii potwierdza to, prawda, że właśnie aniołowie zanieśli tego, duszę tego biedaka do raju. And then Luke's Gospel again, chapter 23, this is well known story. 23 rozdział Łukasza, teraz otwórzmy. We often use it in the Gospel. Często używamy jej podczas ewangelizacji. Luke 23, verse 43. Łukasza 23, 43 wiersz. Rzekł mu, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Yeah, you know, the Jehovah Witnesses, I don't want to talk about them tonight, but just, this will be the final mention, okay? Nie chcę dzisiaj za dużo mówić o Świadkach Jehowy, więc to będzie ostatni raz, ale muszę o nich tu wspomnieć. They take the comma after I say to you, and they put it after today. Nie, okay. Także Świadkowie zabierają ten przecinek i dają go trochę dalej, i oni to tłumaczą tak. Zaprawdę powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju. And what they try to twist the scriptures and say, Jesus said, "Surely I say to you today that you'll be with me in paradise." Także oni chcą przekręcić słowo Boże i właśnie starają się nam wmówić, że Pan Jezus to mówi dziś, ale kiedy będziesz w raju, to już. In other words, that the Lord Jesus was saying it at that time, today. I'm telling you this today. Tak, że po prostu wtedy, że dzisiaj ci to mówię, a wykonanie tego będzie kiedyś. And also the Jehovah Witnesses, they say paradise is on the earth. Oczywiście też świadkowie mówią, że raj to w ogóle będzie tu na ziemi. But paradise is not on the earth. Ale raj wcale nie ma na ziemi. Paul said, I was caught up to the third heaven, which is paradise. Ale Paweł powiedział, że zostałem pochwycony do trzeciego nieba i to jest właśnie ten raj. In 2 Corinthians chapter 12. W 12 rozdziale drugiego listu do Koryntian. And then in Ephesians chapter 2, Paul gives the promise there to the overcomer that they will have the right to partake of the tree of life in paradise. I w liście do Efezjan, w Księdze Objawienia, tam czytamy obietnicę, że ci, którzy zwyciężą, będą mieli dostęp do drzewa życia. And it's so easy to disprove their theology here because the thief asks in verse 42, Lord, remember me when you come into your kingdom. Także czytamy w 32 wierszu, że ten złoczyńca prosi Pana Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego. And what the Lord Jesus is telling him is, you don't have to wait for the kingdom, you'll come into paradise today. A to, co on mu odpowiada, ty nie musisz czekać na to królestwo. Ty już dzisiaj ze mną tam będziesz. So we can go to another one, and that is in Acts chapter 7.
A teraz otwórzmy Dzieje Apostolskie, 7 rozdział. This is Stephen when he was stoned to death. To jest ten moment, w którym Szczepan jest ukamienowany na śmierć. Verse 59, chapter 7, verse 59. 7:59 przeczytamy. I kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. So, if we cease to be conscious at death, if we are annihilated at death and no longer exist, what does this verse mean? When Stephen says, Lord Jesus, receive my spirit. Gdybyśmy po śmierci zasypiali, czy nagle znikali w ogóle, stracili się w ogóle, to wtedy co miałby znaczyć ten wers, skoro Szczepan mówi, Panie Jezu, weź mojego ducha. Because our spirit is what distinguishes us from the animals that die and cease to exist. Że posiadanie ducha odróżnia nas od zwierząt, które umierają i rzeczywiście przestają istnieć. It's our aspect of the fact that our consciousness of God. To jest ten aspekt, że my jesteśmy świadomi Boga. He breathed into man the spirit of life. On tchnął w człowieka dech życia. And Stephen says, you know, Lord Jesus, receive my spirit. That's where Stephen's spirit went. It didn't cease to exist. It went to be with the Lord Jesus. Tam właśnie poszedł duch Szczepana. On nie przestał istnieć, tylko właśnie poszedł do Pana Jezusa. And in Philippians chapter 1, verse 23. I Filipian 1:23. A bowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Paul says here, I'm torn between two things. I would like to stay here and help you, but also, you know, it'd be nice to go to heaven, you know. Paweł mówi, że jestem rozdarty. Z jednej strony chciałbym z wami zostać, bo tu jestem potrzebny, a z drugiej strony być w niebie z Panem. Now, I just want to reemphasize that. Dying and going to heaven, we see this in 2 Corinthians 5, is not our hope. Our hope is the resurrection of the body. Naszą nadzieją nie jest to, że umrzemy i będziemy już zawsze w niebie. Nie, właśnie naszą nadzieją jest zmartwychwstanie w naszych nowych ciałach. But it's far better than our present condition. Ale to i tak jest o wiele lepiej niż to, co teraz musimy przeżywać tutaj. Because we are consciously in the presence of the Lord. Wtedy będziemy stale w obecności Pana Jezusa. Hebrews chapter 12. Hebrajczyków 12, czy otwórzmy? There's a whole bunch, I don't know how far I should go with them. Until midnight. Yeah, okay. Okay, good. No one will collapse from the building. Brat się pyta, że tego jest dużo i jak długo może te wersety wymieniać? Hebrews chapter 12. Ale myślę, że... verse 23. Hebrajczyków 12:23. I zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. Speaking about heaven, speaking about Zion, the city of God, the heavenly Jerusalem, we see that in verse 22. W 23 i jeszcze w 22 on mówi właśnie o niebie, o mieście niebieskim, o górze Syjon, o Jeruzalem niebieskim. It's where the angels are. To jest to miejsce, gdzie żyją aniołowie. And also the church of the firstborn who are registered or enrolled in heaven. I to jest również zebranie kościół pierworodnych, którzy są zapisani w niebie. That is Christians who have died and are in heaven. I to są właśnie ci chrześcijanie, którzy umarli już i są w niebie. And to God, who is the judge of all. I do Boga, który jest sędzią wszystkich. And notice, to the spirits of just men made perfect. These are the Old Testament saints. I również do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, to są właśnie starotestamentowi wierzący. Righteous men like Lot and Abel and Abraham and so on. Czy to są ci sprawiedliwi, tacy jak Lot, Abel, Abraham? They're in heaven. Oni są w niebie. Remember when the Lord Jesus was on the Mount of Transfiguration and he saw Moses and Elijah. Przypomnijmy sobie ten moment, kiedy było przemienienie Pana Jezusa i wtedy właśnie zobaczyli Mojżesza i Eliasza. And they were talking to the Lord Jesus about the redemption that he would accomplish at Jerusalem.
i mówili z nim o tym odkupieniu, którego on dokona w Jerozolimie. So where did Moses and Elijah come from? Skąd przyszli Mojżesz i Eliasz? So it shows that they were in heaven. To nam pokazuje, że byli w niebie. And Luke's Gospel chapter 20. I Łukasza 20. In fact, that they were conscious, Elijah and Moses. It's not that they ceased to exist. You know, they could talk. They were talking to the Lord Jesus. They still were who they were when they had been on the earth. To, że rozmawiali z Panem Jezusem, to oznacza, że byli świadomi, że nie przestali pamiętać, i rozmawiali z Nim, czyli wiedzieli w ogóle, co się dzieje, także oni byli świadomi. Poznamy się w niebie. Poznamy się w niebie, będziemy się rozpoznawać. Nie wiemy, jak Piotr rozpoznał Mojżesza i Eliasza. You know, in North America, in Canada, United States, when we had a Bible conference, the brothers put name tags on you, so you know who the other person is. Także w Ameryce Północnej, czy w Kanadzie, czy w USA, jak są konferencje, to wszyscy mają plakietki z imionami. So maybe because they were talking to the Lord, discussing biblical things, it was a Bible conference. Może to właśnie była konferencja biblijna, kiedy Mojżesz z Eliaszem rozmawiali z Panem Jezusem na biblijne tematy, dlatego mieli pakietki. I don't know, but just instinctively, because Peter was in the atmosphere of heaven, he knew who they were. A może właśnie instynktownie, ponieważ Piotr był w atmosferze nieba, od razu wiedział, kim oni są. So, Luke's Gospel, chapter 20, verse 38. Także Łukasza 20:38. Nie jest on przeto Bogiem umarłych, ale żywych. Dla Niego bowiem wszyscy żyją. Oh, I'm in the book of Acts. Sorry. Yeah. Luke chapter, what did I say? 20 and verse 38. Yeah, he's been speaking here, the Lord Jesus is speaking here of the resurrection of the body because the Sadducees denied that fact. But then he adds something else. At the end of that discussion, in verse 38, he says, "For God is not the God of the dead, but the God of the living. For all live to Him." Także Saduceusze rozmawiali z Panem Jezusem i zaprzeczali w ogóle zmartwychwstaniu. Pan Jezus im tłumaczy, że właśnie potwierdza to zmartwychwstanie także właśnie tym wierszem, że Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych, bo dla Niego wszyscy żyją. So the, to God, the saints are not dead, they're living to Him. They're living in His presence. They don't cease to exist at death. Także święci, wierzący żyją zawsze dla Boga, bo są zawsze w Jego obecności, czyli nie przestają istnieć po śmierci. So when the Jehovah's Witnesses come, they're mentioned. I said, when the Jehovah's Witnesses come to your door, you know, the suit and the tie, you know, and little magazine says awake, and I don't feel like being awake because it's Saturday morning. Okay. Kiedy następnym razem w sobotę rano przyjdą świadkowie Jehowy ubrani w garniturki i dadzą wam tę gazetkę o nazwie Obudźcie się, to możecie im powiedzieć, że nie czuję się wcale obudzony, bo jest sobota rano, proszę przyjść kiedy indziej, to wcale. I don't want to discuss it, or nie chcę o tym rozmawiać, bo to nie ma sensu. Okay, so let's go back to 2 Corinthians chapter 5. Wróćmy do 2 Koryntian, 5 rozdział. So we established that we groan waiting for our house from heaven, this permanent structure that will never longer decay, though presently we're in a body that is decaying. Także wracamy do tego tematu, czyli wzdychamy w tych obecnych ciałach, które marnieją, niszczeją, po to, żeby być ubranymi w nowe, wieczne, trwałe, stałe mieszkania, stałe budowle, czyli nowe ciało. And then we walk by faith and not by sight. I że teraz jeszcze chodzimy w wierze, a nie w oglądaniu, czyli jeszcze wierzymy, a nie widzimy. We don't see it yet. Nie widzimy tego jeszcze na oczy. But if we should die, we will be at home with the Lord. Jeśli umrzemy, to będziemy w domu z Panem. And then we get the fourth thing. Paul says in verse 9, he says, therefore, we make it our aim to please the Lord. I dlatego, i w 9 wierszu teraz mamy ten czwarty punkt rozważań, czwartą część. Dlatego też dokładamy starań, żeby Panu się podobać.
In English we say, and I don't know if this will work in Polish, but we say, when you see a therefore, ask why, what it's there for. Kiedy widzisz słowo dlatego, to spytaj się dlaczego. Because it's pointing out something that we should consider. Czyli to słowo dlatego wskazuje na coś, na co mamy zwrócić uwagę. Wcześniej było to podane. Because all these things are true, because we have this hope of a resurrection body, because we are always living to God, and because we will go to His presence, therefore... Czyli dlatego, ponieważ już teraz żyjemy w obecności Pana, będziemy mieć nowe ciała, kiedy umrzemy nawet przed zmartwychwstaniem, będziemy z Panem, właśnie dlatego dokładajmy starań. Naszym pragnieniem dlatego właśnie powinno być to, żeby Panu się podobać. And he brings in the solemn point, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Właśnie jest jeszcze takie mocniejsze potwierdzenie w 10 wierszu, albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. So Paul is saying here that we must all be manifested at the judgment seat of Christ. Jest, Paweł mówi, że ukażemy się jakby przed sądem Chrystusowym, przed jego tronem. So the Lord Jesus has the judgment seat, which has two characteristics. Że ten tron sędziowski Pana Jezusa Chrystusa ma takie dwa znaczenia. One characteristic is it's for the saints. Więc jedna cecha szczególna tego tronu to jest dla świętych, dla wierzących. And the other characteristic is for the unsaved. A drugie jakby znaczenie tego tronu będzie miało dla tych, którzy są niewierzący. And we know that those two aspects are separated by 1,000 years. I wiemy, że te dwa aspekty tego tronu są oddzielone od siebie odległością czasową 1,000 lat. So just look at an important verse in John's Gospel, chapter 5. Keep your finger here in Corinthians. Także miejmy tę zakładkę w Koryntianach, ale otwórzmy Jana 5. John chapter 5 and verse 27. Czyli 5:27, czytamy Ewangelia 5:27 i dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. The Father has given Christ authority to execute judgment because he is a son. So the Lord Jesus is the judge. That's the first point. Więc po pierwsze dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem, czyli Pan Jezus jest sędzią. He will be the judge of all, both the saints and the unbelievers. On będzie sędzią wszystkich, czy to wierzących, czy niewierzących. But of the eternal judgment, the Christian will not come into. That's verse 24. We'll read verse 24. A przeczytamy 24. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. Czyli chrześcijanie, wierzący ludzie nie pójdą na sąd ten wieczny. Remember I said that we are no longer dead, but we have received this life, that death cannot touch us in that way, and we will not come into that final judgment of condemnation. Także mówiłem wcześniej już, przypomnijcie sobie, że mówiłem, że to wieczne życie Pana Jezusa już jest w nas i teraz śmierć już na nas nie ma tego wpływu, co na innych i nie będziemy na tym sądzie potępienia. And the reason that is also is that because he made Christ sin, he who knew no sin was made sin, that we might become the righteous of God. He bore the judgment. A to dlatego, że Bóg Pana Jezusa uczynił grzechem. On poniósł na ten krzyż nasze grzechy i on za nie zapłacił, tak żebyśmy my już stali się sprawiedliwością Bożą. But there will be a judgment for believers of a different character. We see that in 1 Corinthians chapter 3, verse 13. 1 Koryntian 3, 13 otwórzmy i tam sobie zobaczymy, że chrześcijanie również staną przed tronem sędziowskim. To wyjdzie na jaw w jego dziele, dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Yeah, we read also verse 14 and 15. I 14, 15 czytamy, jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się stoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie,
Tak jednak jak przysługuje. So, for the believer, everything will be reviewed, everything will come out, will be manifested, because God is righteous. Everything will be in the light. Everything will be manifested. Także dla wierzącego człowieka tam przed tym tronem wszystko zostanie nam pokazane. Bóg wszystko wie, Bóg jest światłością, więc wszystko zostanie nam przedstawione tam. It has to be manifested. I to musi być wtedy przedstawione. Whether believer or unbeliever, everything must be manifested. Czy to wierzący, czy potem niewierzący, wszystko zostanie ukazane. But if someone has no good works at all, a believer nothing, he still be saved, he just doesn't get the reward. Ale może się zdarzyć, że ktoś uwierzył, ale jego życie nie przyniosło żadnych owoców. To zostanie zbawiony, ale nie będzie miał nagrody, zapłaty. And we'll already be in our glorified bodies when we stand before the Lord. A kiedy staniemy tam przed Panem, już będziemy w naszych uwielbionych ciałach. And the reason why I go into this detail, because Paul brings in a solemn warning in verse 11. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ w 11 wierszu czyli w tym, wracając do drugiego listu do Koryntian, 5 rozdział, w 11 wierszu, Paweł teraz właśnie dlatego mówi o takim ważnym, uroczystym ostrzeżeniu dla nas. See what Paul's doing here, while he's on the subject of the judgment seat of Christ, while he's dealing with the truth that all must be made manifest before God, he brings in this fact, the terror of the Lord, where he says, we persuade men. I teraz właśnie wiedząc to, że wszystko zostanie kiedyś ukazane, wszystko zostanie może osądzone, ocenione, dlatego Paweł mówi, staramy się przekonywać ludzi. Because there is a judgment for the unbeliever. Ponieważ dla niewierzących będzie sąd. And that's a solemn word for our hearts. We persuade men. To jest takie słowo, które powinno nas dotknąć w sercu. My przekonujemy ludzi. It's not about Christians in this verse. He says it's the our desire. Paul speaking of his desire to persuade men. I tu w tym wierszu nie chodzi o nas, wierzących, tylko właśnie Paweł ma to pragnienie w sercu, że aż przekonuje ludzi. And so this is what he says in verse 14 and 15. For the love of Christ compels us, because we judge that if one died for all, then all had died. Paweł właśnie mówi też w 14 wierszu. Dlaczego to czyni? Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy przekonaliśmy się, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. And therefore he says in verse 20, now then we are ambassadors for Christ. A w 20 mówi, że jesteśmy ambasadorami Chrystusa. And we implore you on Christ's behalf to be reconciled to God. I w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Yeah. Verse 19, that Christ was in the world not imputing their trespasses to them. So we have a word of reconciliation for the world. Także w 19 też pisze, że w Chrystusie Pan nie zaliczył im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. We are ambassadors for Christ. Jesteśmy ambasadorami Chrystusa na tej ziemi. Someone has said, you're the only Bible people will see. Ktoś powiedział, że to ty jesteś jedyną Biblią, którą inni mogą zobaczyć. So may we be epistles of Christ. Obyśmy byli listami Chrystusa do ludzi. And may the Lord help us to be so. Amen. I żeby Pan pomógł nam takimi właśnie być. Amen.